Opaj, siupaj, dana, ojczyzno kochana, do białego rana. Wczoraj spałem na podłodze, dzisiaj w stogu siana. Opaj, siupaj, dana, opaj, siupaj. No tak, to jest kwestia wagi, to jest kwestia mobilności, słońce też robi swoje, najgorzej, mimo wszystko, że te zbroje teraz są w miarę dopasowywane, to jednak ta mobilność bardzo spada, tym bardziej jak się tam założy, no to widoczność jest bardzo ograniczona. Ciebie coś nagrał? Nie, chyba nie. Także jestem pierwszy raz przed kamerą. Patrz, jest dowód, że jest na turnieju. Tak, jestem. Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza turyści, którzy być może pojawili się na naszym turnieju, 21 zresztą, chorągwi pomyzańskiej, pod Grunwaldem. No nie jest głównym dowódcą, ale jest... Nie jestem główny. W najbliższym otoczeniu. A na linii towarzyszyć będą mu sami najważniejsi w chorągwi zaciężnej ziemi kujawskiej. Karol, po prostu. I z samej działdowszczyzny po sąsiedzku, z ziemi działdowskiej. Dinozaur niemalże ruchu rycerskiego. Staw kolanowy. Od stawu w stronę tułowia punkty się liczą. Od stawu w stronę od tułowia punkty się nie liczą, tak? Czyli słoma, siano, tak? W górę się liczy, w dół się nie liczy, tak? Przerwy mogą być spowodowane tym, że któryś z rycerzy straci głowę. Na przykład. Przypomnę, walczy Tomasz Gil w tonacji czarnej, jeden z przedstawicieli starszego pokolenia rycerstwa. Czarna tarcza z białym świniochomikiem na okładce. Nogi przy tobie! Do sławnego klubu rycerskiego Wisła nie puszcza. Jego przeczka jest... To co musicie wiedzieć, moi drodzy, rycerz Tomasz Gil swego czasu był właścicielem najcięższego chyba kompletu rycerskiego w okolicy. Teraz troszeczkę się odciążył.
Teraz wyglądaj nieco młodziej i nieco lżej, jeśli chodzi o pokażenie rycerskie. Jego przeciwać, że w średniowieczu kolor niebieski był kolorem, moi drodzy, ciepłym. Nie kolorem zimnym, tak jak teraz jest uznawany, ale był kolorem ciepłym, ponieważ... Walka i zastęp rycerski zamku Jagnic, Oktawian, Łysy Gongola. Moi drodzy, często kiedy zdarza się, a sobie to docenić, jeden z rycerzy postanowił odrzucić tarczę. Do ręki miecz długi, który wcale nie jest tak bardzo długi, jak można by się spodziewać. Całe miecze długie sięgają nawet dzisiaj. Porównywać, jedź opaleń, bardzo opaleń, 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 ewentualny wynik, rezultat spotkania. Bardzo dobrze, do tego mógł służyć. Moi drodzy, Walka. Nogi. Pan Szyterski, Zanku Jachów, reprezentuje Pigrza. Nie byłoby tu nic dziwnego, co... Trzeba powiedzieć jasno, Pigrza wygrał już ponad 40, w swojej karierze już walczył, znamy się nie od dziś, pojedynkowaliśmy się swego czasu, obłazem ja już od ponad 10 lat już niestety zdrowie i kontuzje nie pozwalają na tego typu układy z zimną stalą, a Pigrza ciągle mocno. Do czego zmierzam? Otóż zwróćcie uwagę, mimo tego, że na zielono jest to... Trzymaj sobie gardę, ale... Nawet chcę powiedzieć czarny koń tego turnieju. On jest prawdopodobnie jeden z faworytów. Warto obserwować. To mistrzów Polski przysłała dzisiaj swojego reprezentanta na nasz klub. Przygotowują się Michał Fischer Turner. Igor Wedelberg, Małyska z Częstochowy, wy się przygotowujecie. Walka! Dawaj Jurek, góra dół! Dawaj, dawaj Jurek, końcówka! Jeden z rycerzy, zwróćcie uwagę, że do tej technologii posługuje się tajną, rzadko spotykaną techniką lepiej góry. On swój... Dawaj Jurek, do muru, lej! Góra dół! Maciek z pewnością jest... Chaj, ciśnij Jurek! ...atakujący na swojego przeciwnika, który w tym miejscu raczej tak... Dawaj Jurek, sama końcówka! No ja to powiem, pierwsza dogrywka na turnieju rycerskim za zaprzyjaźniony o złotą jaszczurkę. Pomiędzy Jerzym Unickim, bractwa Turk i chorągiem dziennikarzyńskiej karmilę kolorą czerwu trzech krzyży orężek. Lecisz! 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 Lecisz!